Po godzinnym poszukiwaniu, kurczę, kaczuszki znalezione w błotku. W błotku się bawią. W błotku. No. Moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku na kanale Maxes Farm. A my, moi drodzy, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku wpuściliśmy kaczuszki do kaczek. No i teraz właśnie muszę wam coś powiedzieć, bo kurczę, jak widzieliście, kaczuszki uciekły, ale o tym opowiadam wam już teraz. Moi drodzy, moja mama dzisiaj rano otworzyła pod moją nieobecność, jak ja jeszcze spałem, kaczki. Ale tak już tak to wyszło, że kurczę, otworzyła kaczki i nic więcej. Jakby otworzyła wszystko oprócz kaczek, byłoby pięknie, ale moi drodzy, no niestety. Patrzę, są tylko te 5 kaczuszek pięknych tutaj. Tak, te kaczuszki właśnie, te 5 kaczuszek. No i moi drodzy, zaczyna się panika, gdzie są te 3 kaczuszki. No jak wiecie, kurczę, były te kaczuszki, kurczę, nowe, także chciałem je otworzyć sam i przypilnować, jak to będzie, bo kurczę, no nie było ich nigdzie. Obeszliśmy cały ogród, no ale w końcu udało nam się je znaleźć tam pod tym krzakiem u niosek na wybiegu, także też ciężko, bo zawsze ten niosek niosek zostawiam na koniec, jak czegoś szukam, no ale tam z reguły coś jest, kurczę, powiem wam. Kaczuszki, pamiętacie, też tak samo była Merida chyba tam nam uciekła, nie? Merida, czy nie? Jakiś królik, pamiętam, nam tam uciekł i też go tam chyba znaleźliśmy tam na uniosek na wybiegu. Także kurczę, tam jak coś ucieknie, to tam trzeba szukać, ewidentnie. Moi drodzy, kaczuszki żyją, kaczuszki są, chodzą, jak widzicie, są malutkie, piękne, naprawdę są śliczne. No i moi drodzy, bałem się, kurczę, o, patrzcie, bałem się, że nie dosyć, że padły mi wtedy te żółte piżmowe, bałem się, że teraz one mi po prostu zaginęły. Także moi drodzy, sytuacja z rana napięta, no ale moi drodzy, co mam wam powiedzieć, no. Czasami tak bywa, nic się nie stało, także spokojna głowa, dobra. Moi drodzy, chciałbym teraz puścić, no właśnie, co chciałbym puścić? Może zacznijmy od silek tutaj, bo kurczę, trzeba je puścić, żeby sobie tutaj ładnie poszły i jadły i z nimi tu wyjdzie na pewno ta gęś, jak się odważy. O, patrzcie. No, dużo sileczek, jak widzicie. Piękne kurki, naprawdę. No i gąska wyszła. O. Także kurki wypuszczone, moi drodzy. Tylko gąskę trzeba stąd wynieść, bo gąska ma iść właśnie do kaczuszek. No ale właśnie trzeba to jakoś taktycznie zrobić. Tylko zastanawiam się, moi drodzy, czy sileczek nie puścić sobie o tutaj na luźno, bo jest dużo trawy tam i w sumie chyba tak zrobimy. Także dzisiaj silki na luźno też pójdą sobie, no i zobaczymy, jak to będzie. Także moi drodzy, działamy i przy okazji wypuścimy gąskę. O, niech gąska wyjdzie sobie ładnie stąd, żeby nie zgniotła tych silek, kurczę. No dobrze, także moi drodzy, możemy wypuścić już te kaczuszki, zobaczymy, co one zrobią. Jestem ciekawy właśnie, co je wystraszyło, czy po prostu same tam poszły, no ale tak to widzicie jest. Także kaczuszki niech też chodzą, widzicie, o, nie chcą wyjść. Także moi drodzy, taka napięta sytuacja, o której chciałem wam powiedzieć, kurczę, no z rana się działo, powiem wam, szukaliśmy wszędzie, dosłownie wszędzie, nawet tam na drugiej części, ale nie wpadliśmy na pomysł, żeby mogły być uniosek na wybiegu. O, ładnie widzicie, sileczki sobie jedzą, traweczkę, ale piękna jest ta czekoladowa, tak mi się podoba. W ogóle ładne sileczki, no silki to jest na moje, no cud w świecie kur, tak to mogę nazwać, bo dla mnie są kury po prostu przepiękne. No to jest coś, co naprawdę kocham. Są śliczne. No, także moi drodzy, widzicie, kaczuszki, te sobie łażą tutaj, a te jeszcze nie wychodzą. Ale zastanawiam się, czasem nie wziąć ich w klatkę albo na stawik je zanieść, tamte kaczuszki też by poszły na stawik i by jakoś razem się bawiły. No ale zobaczymy za chwileczkę. Także tak to wygląda, widzicie, napięta sytuacja, ale ważne, że kaczuszki sobie przetrwały ładnie noc z tymi większymi i to mnie cieszy, powiem wam. No, starsze kaczuszki tutaj, gąska tam chodzi sobie, widzicie, dalej, ona tam sobie pójdzie zaraz. O. No ładne, ładne kaczuszki jesteście, ładne. No co? Co? No, sileczki też sobie chodzą. No i piękna pogoda w ogóle dzisiaj, bardzo słonecznie. Dobra,
moi drodzy, a ja muszę się wziąć za otwieranie niosek w ogóle, bo wstrzymałem się z tym wszystkim, jak szukałem tych właśnie kaczuszek i dobrze, że tak zrobiłem, bo gdybym wypuścił te nioski wcześniej, to wiecie, co by było. Dobra, wypuszczamy nioski, otwieramy im gniazda, niech znoszą jajeczka i moi drodzy, działamy z farmą, trzeba otwierać tą farmę dzisiaj, kurczę. Mamy, moi drodzy, te młodziutkie kaczuszki tutaj i niech sobie pójdą do stawiku się kąpać. Podoba mi się to. Ja jak pani dupką merda. No. Jej, kolki to są. Co Nirek? Nirek przyszedł obserwować. Idą starsze. No różnica trochę jest, nie? Śmiesznie, że one są najpierw żółte, później szare takie. Znaczy one będą białe, nie? Aha. Te żółte będą białe. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o sileczki, to nie wiem, dlaczego one się wszystkie schowały. Zaraz wejdziemy sobie i zobaczymy, coś się zdenerwowały, nie wiem na co. O, ale dobry jest za to znak, że ładnie niosą tutaj, widzicie, dwie kurki. Także, no czekajcie, gdzie są te wszystkie kury? Tu są? A, tu jest część, no. Także moi drodzy, widzimy, nie chcą za bardzo wychodzić na tą trawę, ale muszą, wiadomo, się do tego przyzwyczaić. Ale moi drodzy, jeżeli chodzi o kaczuszki, to one sobie wszystkie razem ładnie się bawią. No, ładnie, powiedzmy, że ładnie, poza tym, że te starsze trochę gnębią, ale nie za bardzo, tak wiecie, nie? Od czasu do czasu tam pociągną za piórko i tyle. Trochę gnębią te małe żółte, bo może to nagram, ale to widzieliście już chyba. Małe żółte trochę gnębią od czasu do czasu, ale one się trzymają generalnie w grupkach, tak sobie, no lubią bardzo tutaj sobie chodzić, także na razie je tu zostawiamy. Tutaj, tutaj mają ładnie ziarenko, jak widzicie, no i sobie pływają pięknie. Także moi drodzy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o kaczuszki. Część dalsza dzisiejszego dnia będzie w kolejnym odcinku, ale za to ja Was zapraszam na dalszą część dzisiejszego odcinka, o której mam coś ważnego Wam do powiedzenia i w sumie do zapytania się, także zapraszam do oglądania. Poza tym, moi drodzy, jak wiecie, budynek za nami stoi pusty i jak na razie żadne zwierzę tam nie mieszka, totalnie jest puściutko, jedynie kaczki i z gąską przychodzą nad stawik się kąpać, także to jest jedyne, z czego użytkują, ale moi drodzy, niedługo już będzie totalnie pusty i nawet gąski nie będą tam chodzić, bo po prostu kaczka z gąską pójdzie, w sensie kaczki z gąską pójdą nad staw, bo tam mają lepsze warunki, ale jeszcze trochę się wstrzymamy. No i moi drodzy, tak, wpadłem na pomysł, żeby... Być może jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam, bo moi drodzy, startuję z pewnym małym projekcikiem i teraz pytanie, czy będą chętni na to, czy nie, i od tego zależy, czy to wystartuje.
Moi drodzy, będę sprzedawał kurnioski. Kurnioski w wieku, jakim tylko sobie zażyczycie. Czy to 10 tygodni, czy to 15, 18, czy to 21, czy to 24, gotowe już z jajkiem. Moi drodzy, cena oczywiście uzależniona od wieku, ale do czego zmierzam? Cena u mnie będzie leciutko wyższa niż totalnie z fermy. No i teraz tak, co chciałbym wam zaoferować, moi drodzy, tą wyższą cenę o dosłownie parę złotóweczek, moi drodzy, będzie to cena, którą ja będę dodawał, tyle że tak, u mnie będziecie mogli kupić tak, kury z dobrej fermy, naprawdę dobrej fermy, bo pytałem was się na Instagramie, z jakiej fermy polecacie, także z grona osób, które mi napisało, będę wybierał najlepszą fermę, która była gdzieś tam pozycjonowana, polecana przez największą tam, no przez dużą ilość widzów, załóżmy 10 widzów polecało, kupuj tam, zawsze zdrowe. No i moi drodzy, tak, oczywiście różnie zawsze bywa z tą fermą, ale co ja będę wam oferował, moi drodzy, u mnie na farmie, moi drodzy, będę wam oferował sprzedaż niosek po oczywiście cenie trochę wyższej, ale naprawdę to będzie minimalnie wyższa, dla mnie taki leciutki zarobek z tego całego wszystkiego, co wam oferuję. A co będę oferował dla was? Będę, moi drodzy, oferował wam kurki, na przykład 20-tygodniowe, po 10-dniowej izolacji w moim kurniku, w wiejskim kurniku. Już kury będą przyswajane do światła, bo jak wiecie, w fermach nie widzą tego światła. Będą kury przyswajane do słońca, do trawy, którą będę im kosił, do warzyw, które jak widzieliście w dzisiejszym odcinku są dostarczane. Kury będą przygotowywane do tego nowego życia pięknego. I moi drodzy, będzie to dla nich taka dawka zastrzyku energii, witamin i wszystkiego, czego tylko potrzebują do pięknego funkcjonowania i do dużej ilości jajeczek. No i moi drodzy, takie coś chciałbym wam zaoferować. Pytanie, kto by był chętny? Oczywiście lokalizacja Bydgoszcz, możecie sobie wbić w nawigację. Oczywiście takie kurki będzie można nabyć u mnie na farmie, kupić, przyjechać bez dowozu takie kurki, tylko dostępne pod Bydgoszczą. Także dajcie znać, jakbyście to widzieli i oczywiście piszcie w komentarzu. I moi drodzy, teraz skąd taki w ogóle pomysł na takie coś? Stwierdziłem, moi drodzy, że nieraz kupowałem... No, ta buteleczka może tu niepotrzebna, tylko cały widok psuje. Moi drodzy, nieraz kupiłem kury z fermy, które... No... Nie muszę wam zresztą tłumaczyć, chyba śledzicie mój kanał i dobrze wiecie, jak było. Są oczywiście fermy, w których nigdy się nie zawiodłem, ale moi drodzy, te fermy z reguły są daleko ode mnie i bez dowozu, także z reguły interesowało mnie z dowozem. No i moi drodzy, raz się przejechałem grubo, jak wiecie, i również moja widownia też, która tam kupowała, zarażone ptaki, 50 ponad procent padło, to jeszcze zaraziło jego stado, także moi drodzy, no miałem tę sytuację, tak samo teraz nie polecam tych kur, których dostałem tutaj, o te ostatnie 80, chyba było 60 tych starszych i 20 młodszych. Tak samo nie polecam, moi drodzy, bo nie były to dobre kury, były to schorowane i tylko pozarażały mi stado i stąd, wiecie, później ta choróbsko mi przyszło, walczyłem z tym i moi drodzy, także tak to wygląda. Także moi drodzy, stąd taki pomysł, żeby zaoferować wam dobry towar. Po szczepieniach będę to kontrolował, wybiorę, tak jak mówię, najlepszą fermę, będę je ściągał do siebie na farmę, będą one tu przyswajały się do takiego wiejskiego życia, będą karmione tymi właśnie warzywami, trawą, będą przyzwyczajane do tego wszystkiego, a stąd, moi drodzy, będziecie mogli raz w tygodniu odebrać u mnie te kury, czy tam dwa razy w tygodniu będą dostępne dni, w których będziecie mogli przyjechać i odebrać wasze kurki. Oczywiście minimum do zamówienia by było 20 sztuk, także moi drodzy, ewentualnie 10, ale bardziej 20 sztuk i możecie, moi drodzy, zamawiać te kurki, ale jak na razie takie wstępne zamówienia, jakbyście mogli na maila, odbiór osobisty, powtarzam, odbiór osobisty w Bydgoszczy, będziecie mogli mnie odwiedzić, przy okazji szybko rozejrzeć się na farmie, no i tak to bym widział, ale moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, jakbyście to widzieli. Za to lekko mówię, jak ceny są takie, to moje by były
były takie. Także dajcie znać, jakbyście to widzieli, ale przynajmniej zaufany i dobry, zdrowy towar, bo moi drodzy, nawet jak coś by mi, jakieś sztuki by były niefajne, ja to będę kontrolował, nie będę przyjmował z tego transportu słabych kurek, niezdrowych, oczywiście na oko, które widać, ale moi drodzy, też przez te 10 dni na przykład jak padnie, to nie padnie ona u was, tylko padnie ona u mnie, także też będzie to takie zabezpieczenie dla was i przyswajanie, izolacja, której nie musicie już robić u was w kurniku, bo te kurki będą już po izolacji u mnie, także dajcie znać, jak to widzicie. Oczywiście na wstępne zapisy zbieram w mailu, dajcie znać w komentarzu, czy byście tak chcieli, a oczywiście mailowo w opisie macie mój mail na końcu samym, także zapraszam, piszcie, ja będę to przetwarzał i moi drodzy, działamy, no może coś z tego fajnego wyjść dla mnie, dla was, to będzie w ogóle fajne do nagrywania, jak to wszystko przyjeżdża, jak to wszystko, pierwsze karmienie warzywami i moi drodzy, później odbiór przez widzów, no nie wiem, ja taką mam głowę otwartą na to, także chciałbym, żeby to ruszyło, powiem wam, mogłoby to funkcjonować w sumie cały rok, byście mogli nabywać u mnie te kury i by był to sprawdzony, dobry towar, możecie mi zaufać, także dajcie znać w komentarzu, bo ja serdecznie mam już dosyć takiego, wiecie, kupowania i to od tego dostawcy i szukanie później, powiem wam tak, miałem chyba 4 dostawców i z tego jeden bardzo mogę polecić, pamiętacie te w szklarni 20 sztuk, od takiego małżeństwa kupowałem, bardzo mogę polecić, niestety nie sprzedają nic, także no niestety, ale spytałem się was na Instagramie, jakie firmy polecacie i moi drodzy, będę sortował, będę wybierał najlepszą i z nią będę współpracował, a następnie kurki będziecie mogli odebrać ode mnie po 10-dniowej izolacji, także dajcie znać w komentarzu, jak wy to widzicie, moi drodzy. No i kurczę, mailowo już możecie coś pisać, jakieś wstępne zamówienia, pytać się, także czekam, moi drodzy, mailowo potwierdzam, bo na Instagramie raczej nie, mailowo bym prosił. No i kurczę, nie wiem, no tak głowę mam otwartą na to, nie wiem totalnie, co może z tego wyjść, czy będzie zamówień na 50 sztuk, czy na 100 sztuk, kurczę, nie wiem, co może z tego wyjść, ja wiem, że do kurnika by się zmieściło, nie wiem, ze 150 sztuk kurek bym może coś postawił, byśmy wybudowali coś, także oczywiście pomysłów jest tyle, ale pytanie, czy byście byli zainteresowani, jeszcze raz powtarzam, odbiór osobisty zdrowych kurek. Także moi drodzy, dajcie znać kurczę w komentarzu, ja już tutaj się więcej nie rozpowiadam i zapraszam was do dalszego oglądania. Tu moi drodzy, tak w ogóle posadziłem sobie miętę. Pięknie pachnie i widzicie, ładnie rośnie, naprawdę pięknie rośnie. Już tutaj w doniczce akurat, bo miałeś to przy domu, ale tutaj zrobiliśmy taki właśnie sobie, o, miejsce do tego, ale w ogóle tu jaka piękna wyszła, duża. A tu tak spokojnie to idzie jak na razie, ale coś idzie. I tą miętę będę chciał sobie wysuszyć i na zimę herbatę z tego robić, zaparzać. Powiem wam, rewelacja. Posłodzona herbatka właśnie z takiej mięty. No, rewelacja. I mam w planach, żeby uhodować tego tyle. Znaczy, oczywiście, tu jestem uzależniony od tego, jak to wyrośnie, oczywiście. Ale chciałbym tego ususzyć i mieć taki zapas na całą zimę. I sobie fajnie parzyć takie herbatki z własnej zasianej mięty, także polecam wam. Nie lubię ogólnie robić przy tych warzywach, przy ogródku, ale jeść to lubię, także zrobiłem sobie taki tu swój kącik przy kurach i mam tutaj miętę pilnuję, tutaj sobie to czyszczę, podlewam, także tak to wygląda, widzicie. No i na zimkę będę miał herbatkę, także no, tak to wygląda. Poza tym, moi drodzy, przepyszne truskaweczki tutaj wyrosły. O, patrzcie, gdzie się nie otwiera tutaj. Macie normalnie piękną truskawkę, o, i taką truskawkę z ogródka można sobie jak najbardziej zjeść, patrzcie, tu też otwieramy piękne truskaweczki czerwone, no powiem wam, słodziutkie, pyszniutkie, ojeju, i normalnie aż sobie pozbieram i przepyszne jest takie jedzenie, przepyszne. Dobra, lecimy, ja już nakarmiony, lecimy nakarmić owieczki nad stawem. Także jesteśmy u owieczek, u gąski naszej pięknej. Chodź, gąsiorek, chodź. Chodź tutaj, chodź, się przytulę. Tak, lubisz mnie, lubisz. No, moi drodzy, tak to wygląda, widzicie. Kaczuszki tu idą, obiereczki od ziemniaczków, od marcheweczki tutaj specjalnie dla owieczek. Także trzeba tu wysypać tutaj też
Niech sobie jedzą te kaczuszki piękne. No kaczuszki, niedługo nowe towarzystwo do was przyjdzie, odwiedzi was, ale jeszcze troszeczkę dajcie mi czas. Także moi drodzy, ja was tutaj postawię może. Jeszcze wam coś powiem, właśnie to co chciałem. Niech te zwierzęta sobie tu jedzą. Ale moi drodzy, skąd narodził mi się taki pomysł? Powiem wam szczerze, tak. Takie dwa zdania wam powiem, na pewno będzie to więcej, ale dlaczego ma być taki niepewny towar za lepszą cenę u mnie? Oczywiście nie mówię tu jakieś kurcze, to będzie symboliczna większa cena niż będziecie mogli uzyskać u takich większych dostawców, którzy mają wywalone na to, czy będą te kury zdrowe, czy nie. Ale moi drodzy, chciałbym zapewnić po prostu, o Jezu, one się tu biją, owce, zaraz chyba kamerę stracimy. Ale moi drodzy, chciałbym zapewnić po prostu mojej widowni, bo z reguły to będą odbiorcy, tutaj ewentualnie ktoś z wioski, dobry towar, dobre nioski, które będziecie mogli przyjechać, zakupić moi drodzy i nie będzie problemu, one u mnie będą sobie przesiadywać, jeżeli coś zauważy, że coś będzie nie tak, oczywiście wy to wszystko na YouTubie będziecie mogli kontrolować. Może założymy sobie jakąś kamerę, nie wiem, zrobimy z tego fajne materiały takie. Także moi drodzy, jeżeli coś będzie nie tak, oczywiście sprzedaż będzie zamknięta, zastopowana do czasu uregulowania stada, żeby te stado wyzdrowiało, jeżeli oczywiście coś by się działo. Także moi drodzy, taki bezpieczny towar. I powiem wam szczerze, i dlaczego ja sobie pomyślałem? Ja sobie pomyślałem tak, kurczę, chętnie zapłaciłbym o parę... Jezu, ale się pośliniłaś, Suzy. O Jezu, no nie mam siły na nią. Nie mam siły. Moi drodzy, dlaczego sobie pomyślałem? Kurczę, chętnie zapłaciłbym, w ogóle sobie trzymam rękę na Suzy, chętnie zapłaciłbym parę złotych więcej, żeby mieć pewny towar. I tak sobie myślę, kurczę, może by coś takie zrobić dla mojej widowni, dla własnych potrzeb oczywiście też. Ale czemu by takiego czegoś nie otworzyć? Tak sobie pomyślałem, powiem wam szczerze, że myślę, że będzie to fajne. Ojej, co? Coś tu? O, idzie tu kontrolować jasność? Nawet nie wiedziałem, jak to zrobiłem. Czekajcie. O, okej, chyba tak. O, dobre, fajne. Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. I dlaczego, moi drodzy? Stwierdziłem, kurczę, czemu takiego czegoś nie ma? Dajcie mi, moi drodzy, znać w tych mailach, czy chcielibyście, czy zamówilibyście, czy kupilibyście w ogóle coś takiego. Oczywiście z początku, jeżeli by to miało jakoś zaistnieć, to ograniczone by były ilości i to by się rozkręcało, ale moi drodzy, no dajcie znać mi w komentarzu, bo kurczę, no powiem wam szczerze, że czasami jeżeli byście mieli wydać na nioski, strzelam, 300 zł, odnośmy się tutaj do na przykład ilości, no czekajcie, odnośmy się tu na przykład po 10 kurek po 20 zł, także mamy 200 zł i moi drodzy, to dlaczego nie warto wydać 220 zł, bo to taka różnica, o jedną kurę byście zapłacili jakby więcej nie mając jej, także 220 zł i moi drodzy, mieć pewny towar i nie macie żadnego ryzyka, że przywieziecie i zdechnie wam, kurczę, nie wiem, no nie, powiedzmy nie połowa stada, ale zdechną wam dwie kury, bo coś, i to jeszcze zarazi wam kolejne wasze stado, bo ma to chorobę i zniszczy wam wasze stado. No i teraz tak sobie pomyślałem, także moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, takie coś myślę nad tym, także kurczę, chciałbym, żeby to wyszło, naprawdę chciałbym, żeby jakieś zamówienia się posypały, bo już nie chodzi o sam zarobek z tego, bo nie chciałbym tego na tym zbić fortuny, tylko moi drodzy, żeby mieć pewny towar i żeby mieć fajną dla was fajny towar, zdrowe kurki karmione na takich właśnie warzywach w taki sposób. I moi drodzy, przede wszystkim tak jak nie macie zaufania do fermy, dlaczego? Dlatego moi drodzy, że nie widzicie, co tam się dzieje, zresztą co tam ma się dziać, kury są karmione paszami i byle jak najszybszy przyrost, ale kury też muszą mieć odpowiednie przygotowanie do wejścia w tą produkcję jajek, także moi drodzy, to jest naprawdę ważne, także jeżeli byście byli zainteresowani, to u mnie by to było wszystko nagrywane pod kontrolą i oczywiście jeżeli
nie mógłbym tego ukryć, jeżeli stado by było chore i musiałbym to wyleczyć i dopiero by była sprzedaż wznowiona. Także moi drodzy, zakup po prostu bez ryzyka. Wiadomo, zawsze jest ryzyko, wszędzie. Ale moi drodzy, to ryzyko by było naprawdę minimalne. No i kurczę, tak sobie pomyślałem, także no nie wiem, dajcie znać w komentarzu. No i myślę, że można to zakończyć tym, że otwieram fermę. No zobaczymy jeszcze. Dobra, jeszcze moi drodzy, idziemy do Gąski, bo Gąska wysiaduje. Jestem, nie mam telefonu, nie mam nawet jak prześwietlić jajek. Ale trzeba ją nakarmić, bo kurczę, na pewno głodna jest. Także takimi pięknymi warzywami, czy to truskaweczki, czy to jakieś, widzicie sami ile tego mam. Bym po prostu karmił te kurki, tak? Dobra, trzeba ją tutaj nakarmić. Nie! Nie złość się, nie złość. Nie złość, proszę, proszę. No. I tu masz jeszcze. Masz truskaweczkę. Widzisz? Widzisz? Ale dlaczego, powiedz mi, ty nie siedzisz na jajku? Musisz wziąć jajeczko pod siebie, jak chcesz, żeby one jakkolwiek wyszły w ogóle z tego. Tu trzeba jej coś ciasnić. O, patrzcie, tutaj jakieś jajko ucierpiało, ale to chyba wcześniej. Miejmy nadzieję. Trzeba jej to gniazdo tu przybliżyć, żeby ona, kurczę, o, no, żeby zaraz jajka nie zjadła. No, także moi drodzy, miejmy nadzieję, że tu ładne gąski też nam z tego wyrosną. W ogóle gąsiu już się tak nie stresuje, jak ja tu przychodzę. No i moi drodzy, co? Tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. No ciekawy jestem, powiem wam, czy coś z tego by wyszło. Nie wiem, przy okazji mam dużo zapytań, że ktoś by chciał odwiedzić farmę. Moi drodzy, z reguły są to osoby, które hodują kurki. Przy okazji by przyjechały, kupiły sobie kurki. Nie wiem, widzę to naprawdę, jestem naprawdę fajnie na to nastawiony. Taki pomysł mi wpadł ostatnio i mówię, no muszę się z wami tym podzielić. Także dajcie znać w komentarzu. No i przede wszystkim mailowo, bo takie już możecie składać zamówienia, bo powiem wam, jak będę już miał jakieś zamówienia, to działamy z tym tematem i po prostu ruszamy. Jeżeli ktoś jest nieprzekonany, to zobaczy, zobaczy, tylko oczywiście musi jakoś to zaiskrzyć. Musi to zaiskrzyć i musicie mi zaufać, że to ma prawo bytu. Tylko że mówię, Bydgoszcz, zobaczcie ile macie do mnie i jaką drogę. Zapewne dużo osób jest tu gdzieś w pobliżu, mieszka na pewno, także dajcie znać w komentarzu. No i tak mówię, muszę się z tym z wami podzielić, bo kurczę, wpadłem na takie coś i mówię, chyba jest to dobry pomysł. Także nie bójcie się tu o cenę, bo cena będzie ok, cena będzie fajna, ale towar będzie naprawdę zadbany. Wierzcie mi, moi drodzy, i u mnie będziecie mogli sobie wybrać, jakie kurki tylko chcecie i spokojnie, bez gonitwy, bo wiem, jak jest na fermach. Także dajcie znać, proszę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mnie wspieracie, oglądacie. Do następnego. Siemaneczko. Cześć wam.